Witam bardzo serdecznie, kochani, na kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami nowa seria tutaj na kanale. No słuchajcie, czas nadszedł na to, żeby rozpocząć karierę. No i jest taki pomysł, słuchajcie, żeby zrobić właśnie serię kariera od początku do końca, czyli będziemy tutaj próbowali zawalczyć, jeżeli chodzi o oczywiście mój zespół w F1 2020, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, no i my tutaj, słuchajcie, już zaczynamy. Także mój zespół rozpoczynamy od początku. No i oczywiście kwestia jeszcze tego typu, że no tutaj będziemy raczej się starali, żeby oczywiście zacząć od najniższej serii, słuchajcie, po kolei, no bo de facto gdzieś te zdobywanie osiągnięć też jest tutaj istotne. No ciekawe, dlaczego nie chce nam się tutaj postać przesunąć, ok. Dobra, szczegóły zespołu. Dobrze, mamy Dark Owen Racing Team, czemu nie? Dobrze, mamy wybrać głównego sponsora. Some sponsors offer a larger bonus up front. Dobrze, no tutaj jak wiadomo, słuchajcie, ważna analiza tego, kto oczywiście daje najwięcej. No i wybierzemy sobie na razie. Dobrze, czy stać nas będzie na Mercedesa? Zaraz zobaczymy. Dobra. Mamy zatwierdzone. Słuchajcie, wszystko wybrane. Dobra, wybieramy sobie kolor oczywiście naszego zespołu. Troszeczkę jaskrawo będzie. Great. That's everything we need. Dobra, zobaczymy co dalej. No, tak jak widzicie, możemy wybrać 22 tory. No i to jest tutaj teraz kwestia ustawień. Oczywiście 100%, pewne kwalifikacje. No i poziom kierowcy. Słuchajcie, zaczniemy sobie od stówy. Dobra. Uszkodzenia pełne, samochód bezpieczeństwa włączony. Okej, ścinanie zakrętów rygorystyczne, manualne. Powierzchnia i osnowa w porządku. No i słuchajcie, na razie zostawiamy z tymi asystami. Zobaczymy, oczywiście będziemy sobie powoli wyłączać wszystkie asysty. No i zaczynamy, słuchajcie, runda pierwsza. Tak jak widzicie, aczkolwiek no tutaj nie możemy tak naprawdę rozpoczynać, słuchajcie, My Team od F2 i dziwne, no ale zobaczymy, najwyżej zrobimy oddzielną serię w karierze właśnie, żeby zacząć od F2. No ale zobaczcie wstęp, jak to wygląda. Backstage to gain an exclusive insight into what could be one of the most exciting entries in the sport for many years. Now we've seen a number of new teams enter the sport over the last decade, amongst their number Manor, Caterham, HRT and of course Haas. And while some have proved to be successful, others have morphed into different teams and some have disappeared completely. What marks this team out though as being something different is that its owner is also its driver. Now, there's a rich history of that in Formula One too, Sir Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill and Bruce McLaren all drove their own cars in the sport, but it has become increasingly rare in recent years. What's very special about this team though is that while the team itself is new to Formula One, so too is its driver and owner. Whatever happens this season. Dobra, mamy pierwszy wywiadzik, tak jak widzicie.
feel up to the mammoth task of both managing and driving. Dobrze, cokolwiek wydarzy się w tym sezonie, świat zapamięta cię na lata. Czujesz się na siłach, by udźwignąć tytaniczny trud zarządzania zespołem i kierowania bolidem. Mamy tutaj trzy opcje. No, co tutaj wybrać? No oczywiście roboty mamy popachy, nas jeszcze więcej, ale nie wziąłbym na siebie takiej odpowiedzialności, gdybym nie wierzył w siebie i swój zespół. Dobrze, niech będzie odpowiedź ta. Kolejne pytanie. Każdy zespół potrzebuje dwóch kierowców. Co takiego skłoniło cię, by zatrudnić akurat tego? No, ta odpowiedź raczej nie leży. Najlepiej pasuje do naszego zespołu. Rozumie, że jesteśmy tutaj nowi i docenia szansę, jaką tu otrzymuje. Dobrze, niech będzie, jak najbardziej. Nikt nie chce skończyć na dole rankingu. Czy jest zespół, na pokonaniu którego szczególnie ci zależy? No słuchajcie, wchodzimy do stawki, także Has, co tutaj mamy? No może Williams, dlaczego nie? Jak według ciebie bolid zachowa się na torze? No to jest ciekawe, skupiliśmy się na zwiększaniu przyczepności. No co tutaj wybrać? Zobaczmy. Inne zespoły mają wieloletnie doświadczenie na torze i poza nim, jak chcesz im dorównać? Dobra, mamy jednostkę napędową wzbogaconą. Wyprzedzanie to kluczowy element tego sportu. Jakie kroki poczyniliście, by wasz bolid mógł skorzystać z każdej nadarzającej się okazji? Dobrze, lekki bolid, niech będzie, podwozie. I wreszcie, któryś dział w konstrukcji bolidu napawa cię największą dumą? No, wytrzymałość, czyli tak, silnik mamy, aerodynamika jak najbardziej. No dobrze, 3 udało nam się podbić. No dobrze, słuchajcie, pierwszy wywiad za nami. Zobaczymy, słuchajcie, za momencik, jak to wszystko wygląda. Naprawdę liczyłem tutaj, że zaczniemy od F2, no ale widocznie My Team nie daje takiej możliwości, ale to nieistotne. Słuchajcie, kariera od początku do końca. Naprawdę zobaczymy, co jesteśmy w stanie tutaj ugryźć. Dobrze, mamy tutaj troszeczkę wiadomości, jak zwykle od Karla. Kierownik dział IT, również jakaś info tutaj dla nas. Dobrze, działania, no i możemy tutaj oczywiście kontynuować. Pierwsze co, słuchajcie, bardzo przyjemna sytuacja, czyli tygodniowe środki, no i niestety koszty, no ale już coś tutaj, słuchajcie, zarabiamy. No i oczywiście odsłonięcie naszego pięknego samochodu, to jest to, na co czekamy w tym sezonie. No i zobaczymy, słuchajcie, odsłaniamy tutaj nasz bolid F1. Na razie naprawdę biedaczysko, bez żadnych tutaj oznaczeń bocznych. Mało na razie tych zespołów, mało reklam na naszym bolidzie, no bo oczywiście dopiero, słuchajcie, zaczynamy starty w F1. No i oczywiście liczymy na jakieś tutaj sukcesy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Czy dowieziemy jakieś dobre punkty do końca, jak to wszystko będzie wyglądać. No, o tym trzeba będzie się przekonać. No dobrze, mamy, słuchajcie, znowu kolejny, mija tutaj czas. Kolejne środki zawitały na nasze konto. No i słuchajcie, stoimy oczywiście przed momentem rozpoczęcia weekendu wyścigowego. Oczywiście przechodzimy pierwsze Grand Prix tego sezonu, czyli Australia. Słuchajcie, pierwsza runda z 22 Grand Prix przygotowanych na ten sezon. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście kwalifikacje pełne i wyścig 100%. Oczywiście, jak to się uda, mam nadzieję, nie dzielić na części. Będziemy się tam skupiać mocno na tym, co najważniejsze, żeby oczywiście naprawdę ten film nie ważył aż tyle. No i tak jak widzicie, jesteśmy w naszym padoku przed rozpoczęciem Australii. Mamy oczywiście standardowo prognoza pogody, także to jest ważne. Kwalifikacje, suchy tor, wyścig, suchy tor, no i oczywiście kilka rzeczy od Karla. No i słuchajcie, no rolą wstępu, czyli ten odcineczek, można powiedzieć tak,
taki wstęp do tego, co będzie Was czekać w najbliższym czasie. Postaram się, żeby wchodziły przynajmniej dwa odcinki właśnie z tej serii w tygodniu na kanał. Także słuchajcie, no mam nadzieję, że to się podobało. Jeżeli tak, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do udziału w kwalifikacjach. Zobaczymy, słuchajcie, naprawdę wyciskanie potu będzie w tych treningach, żeby oczywiście jak najwięcej punktów tutaj zdobywać, cały czas rozwijać nasz bolid, bo jak widzicie, drzewko Bir tutaj na razie biedne wygląda. No oczywiście możemy sobie tutaj już zacząć coś działać, no ryzyko awarii dosyć wysokie, no ale z tym naprawdę nie ma żartów. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Jest dostępne ryzyko awarii, no ale coś musimy wybrać. No cóż, taka jest Formuła 1. Dobrze, przedni, tylny. Tutaj jest najmniejsze to ryzyko awarii, także wybierzemy sobie. No i na razie, słuchajcie, 215 punktów nam tutaj jeszcze zostało, więc oczywiście musimy to sobie wszystko opracować. Na razie, tak jak widzicie, no niby jesteśmy tutaj, jeżeli oczywiście te wszystkie ulepszenia dojdą do rezultatu, dojdą do skutku, no to wtedy oczywiście będzie to wyglądało. Tutaj mamy naprawdę fajne dane kierowcy, no i zobaczymy, słuchajcie, co będziemy w stanie tutaj podziałać, co się uda nam osiągnąć, jeżeli chodzi właśnie o karierę w My Team. No a cóż, słuchajcie, jeżeli się nie da F2, no to zobaczymy, czy w trybie kariery po prostu będziemy w stanie właśnie zawalczyć od tych najmniejszych, czyli można powiedzieć słabszych bolidów F2 poprzez F1. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także słuchajcie, już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek serii Kariera od początku do końca na kanale Dark Owen. Słuchajcie, pierwszy odcineczek za Wami. W następnym odcineczku widzimy się już na torze w Australii w kwalifikacjach. Pełne kwalifikacje dla Was specjalnie przygotowane. Także już teraz gorąco i serdecznie zapraszam. No dobrze, słuchajcie, dziękuję bardzo za uwagę dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!